Dzień dobry. Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej projekcji filmowej, której motywem przewodnim są śląskie strachy, zmory i potwory, a wszystko to z okazji obchodów Nocy Muzeów. Strzyga, po śląsku szczyga. Dawniej wierzono, że nocą strzygi, zakradając się do gospodarstwa, wysysają ludzką i zwierzęcą krew. Legendy i przekazy ludowe ukazują tę postać jako kobiecego demona o ptasich pazurach, posiadającego dwa serca i dwie dusze. Ze względu na swoje złe moce były one przepędzane z domostw i ginęły w młodym wieku. Niestety, zabicie strzygi nie było proste, ponieważ po zgładzeniu pierwszej duszy ta odradzała się na nowo ze zdwojoną siłą. Odrodzony demon, aby przetrwać, musiał w dalszym ciągu polować. Często, poza polowaniem, chodziło o zemstę za wyrządzone krzywdy podczas pierwszego żywota. Obecność strzygi w domostwie lub jego pobliżu bardzo źle wpływała na jego mieszkańców, powodując bezsenność, osłabienie, bladość, a wśród zwierząt wielorakie choroby. Straszydło o diabolicznym wyglądzie, przedstawiane jako niewielki, kudłaty stwór z laską lub kijem. Jego nieodzownym atrybutem był wielki wór, do którego wrzucał nieposłuszne dzieci. Beboki z natury lubiały ciszę i spokój. Z racji tego ich kryjówki były w miejscach odosobnionych. W starych stodołach, w zakamarkach ogrodu i w miejscach, do których dzieci nie miały mieć dostępu. W miejscach tych beboki zostawiały swoje posłania ku przestrodze dla najmłodszych. Mały, włochaty stwór błąkał się po wsiach i miasteczkach, sprawdzając, czy aby na pewno wszystkie dzieci są grzeczne i posłuszne swoim rodzicom. Owiany złą sławą, często bywał wykorzystywany przez rodziców jako sposób na zdyscyplinowanie swoich urwisów. Meluzyna tańcuje. Te słowa często padały z ust starszych mieszkańców. Nieco zapomniane już dzisiaj powiedzenie określało wietrzną i deszczową aurę. Według podań ludowych Meluzyna była piękną kobietą, która za swą pychę i brak troski o własne dzieci została wypędzona na nędzę i słodę. Od tego czasu błąkała się po świecie, szukając spokoju. A jej nadejście zawsze zwiastował porywisty wiatr i deszcz. Słysząc odgłosy zbliżającej się Meluzyny, należało przez otwarte okno rzucić na wiatr szczyptę soli lub mąki. Rzucona na wiatr szczypta miała Meluzynie pomóc w nakarmieniu swoich dzieci. Skarbek. Według
przybierać postać zwierzęcia lub człowieka. Najczęściej przedstawiano go jako starca z siwą, długą brodą, czerwonymi świecącymi oczami i karbitką w rękach, czyli lampką górniczą. Skarbek to górnik, który za przeklinanie został skazany na wieczną pokutę i tułaczkę po kopalniach. Choć skarbek budził czasami wśród górniczej braci lęk i postrach, w większości podań występował jako postać pozytywna, przestrzegał przed niebezpieczeństwem, nagradzał za dobroć i pracowitość. Biada jednak tym, którzy swym lenistwem, nieuczciwością i brakiem koleżeństwa narazili się na gniew skarbka.